Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was w kolejnej bitwie na liście do bitwy miesiąca i tym razem mamy, moi drodzy, niszczyciel tieru 8 francuskiego fantastycznego, czyli Fantask, jak tam się czyta. Za jego sterami siedzi sobie pancerny tygrys z klanu Trac i obejrzymy sobie bitwę, w której tu jesteśmy po środku stawki. Jak widzicie, są również siódemki, ale są i dziewiątki, także jesteśmy na środku. Całe szczęście nie ma lotni, u przeciwnika są aż 4 dedeki. I radarów mamy sztuk 2, także nie jest najgorzej, ale nie jest też jakoś tam mocno komfortowo. Widzę, że tutaj zasięg mamy 14,2 km, także raczej jest to wersja również dalekosiężna, artyleryjska. No i zobaczymy, co tutaj nam tygrys pokaże. Nieco przyspieszymy początek rozgrywki. Mamy atak epilepsji. Rybeczki 8-kilometrowe, wypuszczone dwie wiązki w kierunku kapa, żeby coś tam, gdyby chciało sobie wejść, to żeby szybko dostało rybę. I na razie się oddalamy. Wykrywalność 6,4, także też nie jest jakoś tam mocno tutaj uciążliwy ten parametr. Ale spójrzcie, jak pięknie ciągną się nasze pancerniki tutaj za wysepkę, żeby nie daj Boże hapsa nie stracić, bo to przecież cenne punkty takie. Ładny paseczek wygląda, okręt nieobkopcony, to już w ogóle zajebiście. A jak się chapca traci, to potem trzeba za obsługę płacić. Także no, dzieją się straszne rzeczy w tej grze. Co za cuda z tą kamerą, o matko. Pokazuje nam się skalę. Tutaj niestety nasze torpedowanie niezbyt skuteczne i zaczynamy ostrze artyleryjskie. Tutaj na wstecznym widzę sobie fantastyczny płynie. Dosyć ryzykownie, chociaż może. Tam ktoś mu wygarnął ładnie. Na szczęście w czasie ostrzału już nie ma takich dzikich przeskoków. Pływanie do tyłu ma jedną zaletę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy gość da do przodu. Dlatego zawsze jest ciężko trafić. Jak ktoś sobie cofa, to może w każdym momencie albo się zatrzymać, albo dać w przód. No w sumie z pływaniem do przodu jest podobnie. Ale jakoś tak nie lubię tego. No na razie żeśmy za dużo nie narobili. 3000 z pożarem jeszcze tam uciekło to skane. Kamera w dół, kamera w górę, w prawo, w lewo, o Boże. Bierzemy sobie na cel na 13 km Clevelanda, który wchodzi sobie w kapa B. Już go zdążyli w międzyczasie czerwoni przejąć, a tutaj na tym kapie nie widać zbyt wielu okrętów. Co prawda od czerwonych my jesteśmy tu solidnie obstawieni przez 4 nasze niezwykle odważne i żądne krwi pancerniki. Widać, że pchają się na przeciwnika, chcą narobić damage'u, chcą wytankować ten damage, który w innym przypadku poleci w nasze dedeki i krążowniki. Także tutaj chłopaki widzę grają sobie tak jak no, tak jak to ostatnio jest często grane niestety. Na razie też gramy dosyć zachowawczo. Nie spotujemy naszym. Może jakby mieli spota, to by się w coś przydali. Znaczy do czegoś by się przydali, w końcu mogliby w coś postrzelać, a tak? No to sobie tutaj jakieś rybki mogą połowić tylko. O, przypłynęły tutaj torpedy z Gandzi. I skanę torpeduje nam dziukowiorka. Przy czym dziuk ma hydro. Coś siedzi w kapie, widzę, że odpalona do pałeczka trwająca 3 minuty, także chyba tutaj jest założony również moduł, który wydłuża czas tej dopałki. Znowu skanę na celu. 3000 hapsa, także nie powinno nam teraz uciec. Jest booster do reloadu zamontowany. Założony znaczy. I odpalony teraz. O, no i tutaj dobiliśmy sobie ładnie. 8700 zrobiliśmy na skanę. Mamy pierwszego fraga, pierwsza krew. I zaraz za tym skanem, które padło, ich Cleveland zamordował naszego Seattle'a, także okej. Kilku sekund dosłownie brakowało, żebyśmy tej pierwszej krwi nie zrobili, ale się udało. No i wchodzimy sobie w kapa. Teraz na spokojnie torpedujemy to, co się dzieje tutaj na środku. Tam mamy dwa pancerniki i Clevelanda jeszcze, także trzeba uważać. No, na drugi raz jak wysyłacie bitwę do bitwy miesiąca, to prosiłbym o jakiś dopisek. Nie wiem, mam atak padaczki w trakcie bitwy.
Napierdzielam z królem jak głupi, także dajcie znać, żebym ja wiedział, na co się przygotować, bo jeżeli będzie takie naprawdę ciskanie kamerą w ten sposób, no to to jest ciężko oglądać, ciężko komentować, także prosiłbym, żebyście dawali znać, bo naprawdę zaczyna to się robić irytujące. Ja mogę cały czas przejąć sterowanie nad kamerą i po prostu samemu się rozglądać, no ale jednak nie będę miał... Co on im tam zrobił w tym czasie? Pięknie storpedował, wsadził sobie dubleta, dewastujące uderzenie, wsadził 5 torped i zatopił sobie tego Clevelanda, który tam płynął i Gneisenała jeszcze bodajże, tak? Gneisenał nie żyje? Tak, no ładnie, ładnie to wyczuł, pięknie załatwiona sprawa. Duke of York został zmaltretowany tam przez Zedeczka, ale przypłacił to również tym, że sam popłynął do portu. No i tu mam chyba, będziemy mieli chyba chęć jelowania tego Sinopa, który jest w kopie B. Trochę to jest ryzykowne, gdyby tutaj sobie wpłynął tędy na kapa i zaraz zawinął do góry, no to wtedy zminimalizuje czas ostrzału od tamtej flanki, ale jeżeli mamy tutaj próbę płynięcia na prawo, to może być trochę bolesne. Zobaczymy. Kamera niezmiennie widzę głupieje, także no... O Boże. Jest tu bliziutko Sinop, torpedy już przeładowane, 62 tysiące damage'u, mamy już w międzyczasie 3 fragi na koncie, także Krakena chyba będzie tutaj dosyć szybko i łatwo można zdobyć. Gdzie jest Sinop? Na 2 km, a jest na 3. Odpalona do pałka, jeszcze 18 sekund potrwa, tylko żeby nie... O! Sinop się wystrzelił, także jesteśmy tym bardziej bezpieczni. Z tamtej flanki chyba nikt do nas nie celuje, także tutaj idziemy na pewne YOLO. No coś przyleciało, jeszcze z Orleana leci salwa, ale... No raczej nie powinniśmy tutaj zginąć. Pierwsza wiącha poszła. Dosyć szeroki kąt mamy tutaj. Aha, on z dwóch burs chce tutaj w niego wpakować te torpedy. Druga, jedna torpeda tylko wchodzi i wystarczy, żeby gościa zatopić, czy jeszcze trzeba kolejną... Wystarczyło. Trzy torpedki przyjęte, 105 tysięcy na koncie i frag numer 4. Przejętego mamy kapa A, teraz przejmujemy sobie B, no i przeciwnik jest zamknięty w kapie C. Tam gdzieś Benham sobie pływa, walczący z naszym Ostergotlandem, ale to akurat nie jest dobry cel do torpedowania. Jeżeli chodzi o kamerę, dalej mamy chaos. Nowy Orlean chce nam tutaj wyjść. Warto by tutaj zaryzykować wyjście na niego z pepancem załadowanym, ale zobaczymy, co tutaj będzie Tygrys robił. Dublecik dewastujący, pierwsza krew i 4 fragi. Na razie wygląda to bardzo ładnie. Na 6 km mamy Musashi, także tutaj też jest kolejny smakowity kąsek. W którym kierunku to Musashi sobie tutaj płynie? Chyba właśnie on będzie torpedowany, ale niestety powtórka nie pokazuje nam, jaki cel zaznacza fantastyczny tutaj. Płyną rybki. No Musashi wyhamowało. Mamy przejęcie i pomoc zajęciu. Tam żambart na 6, ale to może być uczta. Jakby tutaj weszło dobre YOLO, to byłoby naprawdę na co popatrzeć. Tylko co przeciwnik zrobi? Bo jedni stoją blisko i drudzy stoją blisko. I teraz zaryzykować wyjście? Czy jednak ostrzeliwać się stacjonarnie? Zobaczymy, jak to zostanie rozegrane. Jeżeli coś teraz zakłóciło dźwięk, to przepraszam, ale uderzyłem w mikrofon. Tutaj Iowa na 4 km. Wszyscy są w bardzo bliskim promieniu te okręty. Jednak jolujemy do przodu, nie do tyłu. Tutaj próbuje nam wejść Jambart i Seattle. Chociaż nie, idzie jedna wiącha i chyba będzie tactical beaching zrobiony. Te torpedy powinny wystarczyć, 17 tysięcy na spokojnie. Trzy torpedy powinny zabrać, o ile trafią w cel, bo Iowa przyspieszyła. Jedna i wystarczyła, 10 tysięcy i mamy Krakena, 116 na koncie. No i tutaj ja bym poczekał teraz, aż się przeładuje. O, Seattle zdjęli, pięknie, także główny nasz tutaj, główne zagrożenie z tej strony zostało wyeliminowane. I teraz warto by poczekać, aż te torpedy się przeładują, wpieprzyć się w środek, wyładować wszystko, co jest na pokładzie i zginąć. Wtedy można już umierać. 5 fragów tutaj nam Tygrys zaprezentował, także już swój wkład w bitwę zrobił. Czai się, czai, kamera dalej szaleje. Jambard decyduje się na wyjście, także on będzie torpedowany teraz.
Wychodzi, wychodzi. No i tutaj cofa się fantastycznie, także trochę ryzykuje. Chyba, że to jest bait po prostu, żeby Rambart nie wyhamował. Ale pięknie w burtę te rybki płyną, pięknie. Trzy przyjęte. Uuu, no i to już będzie drugi dewaścik chyba. Czy nie policzy dewasta, bo to dwie salwy. Duży kaliber, dwie torpedy kolejne w celu i mamy fraga numer 6. To już 15 torpeda zamontowana w okręcie przeciwnika. 175 tysięcy, także bardzo ładny damage. Szkoda, że dewasta nie policzyło. Gdyby te torpedy były puszczone razem, jedna po drugiej, to byłby dewast. A tak, no niestety się nie udało. No i został u przeciwnika Oland i Benham, także możemy spokojnie płynąć ich szukać. Mamy tu na blisko Olanda. A Benham gdzieś tam krążył po naszym respie. O, jest gościu. Ale ostrzał. Gdyby ja miał tak grać, to dostał naprawdę epilepsji. Ten ekran miga jak wściekły. Działa się, wszystkie jeszcze nie odwróciły. Ale wywarto za chwilę booster wdusić, żeby nam ten Oland nie uciekł. Jest booster. Wsparcie jeszcze wpada. 180 tysięcy. No, niewiele zostało chapsa. 2300 na Olandzie. O, pięknie. No, żeby nam nikt nie dobił teraz, byłoby fajnie i udało się. Frag numer 7. 183 tysiące, moi drodzy. I ten scroll tutaj, ale on boli. O mój Boże, jak on boli ten scroll. Aż parzy w palec, jak się go przekręca, to wtedy mniej parzy pewnie. Bo nie jest aż taki nagrzany, może o to chodzi. 58 sekund do końca bitwy, także przyspieszamy. Pytanie, gdzie Benham jest? Coś tam sobie torpeduje te nasze okręty, ale widać, że bez większych efektów. Jednego co prawda zatopił, no ale długa ta bitwa już nie potrwa, także zaraz zbliżamy się do chwalebnego końca. No i mamy po zawodach. O, nie wymierzyłem. Tak by to się prezentowało. Wynik ostateczny 183 tysiące, 7 fragów, 15 torped u przeciwnika zamontowanych, 1 dewast, duży kaliber, wsparcie, dublet, pierwsza krew, no i kraken, bo przy 7 to wiadomo. No i bazowy exp ponad 3000, także zapraszam Was do głosowania, komentowania. A z mojej strony na dziś to wszystko. Do usłyszenia, moi drodzy, i na razie.